okładka jest ważna. Jakiś rysunki, albo po prostu tekst nienacka, nie tylko motto. Więc ciężko byłoby pozbawić się tej części powieści graficznej. To, co się pojawia w internecie, to jest komiks internetowy, ale to jest zupełnie odrębna rzecz. Ona się nie doczekała, czy się doczeka, to już inna sprawa. Jakichś rozbudowanych form, rozbudowanych, to myślę o dziełach, to jest około 200 stron. Natomiast to cały czas funkcjonuje jako album, jako rzecz, którą możemy wziąć do ręki. Mhm. A czy komiksy, czy też powieści graficzne się tworzy klasycznie, chciałoby się powiedzieć, ręką, pędzlem, ołówkiem, czy innymi narzędziami graficznymi, ręcznymi właśnie, czy też tworzy się je także na komputerze i drukuje po prostu? To jest pytanie do artystów i do twórców, ale odpowiedź jest prosta. Tak jak każde dzieło sztuki wizualne, tworzy się w różny sposób. Albo można ręcznie, manualnie, albo można cyfrowo. Więc to jest pytanie, co który artysta preferuje. Ale jeszcze jak mówimy o tym języku wizualnym, to przypomniało się też, pani na to zwróciła uwagę w swojej książce, o tym, że nawet jeśli o tym, że tekst, litery, które są zawarte w kadrze, wcale niekoniecznie muszą być oderwane od wizualności. Na przykład dużo pochylonych liter U symbolizujących wiatry, czy coś takiego, aha, prawda? Że to wszystko się ze sobą łączy, że to jest szalenie połączone. Więc nawet litery, nawet czcionka, to wszystko ma znaczenie, prawda? Tak, dlatego to jest właśnie język wizualny i dlatego ja tak bardzo pilnuję tego rozróżnienia na słowo i w cudzysłowie tekst, bo to nie jest tekst. Tekst kultury to jest dla mnie to jest tak samo. Szersze pojęcie, tak, to jest tak samo jak pomnik i książka, czy piosenka, to są teksty kultury. I w tym znaczeniu obraz jest tekstem, dlatego bardzo wyraźnie, żeby nie pomylić porządków, pilnuję tego rozróżnienia na obraz i dyskurs słowny. Ponieważ znowu, ten dyskurs słowny de facto jest obrazem. Mm-hmm. I czasem ta... No tak trochę to jak się potocznie rozumie, to jak rozumieją badacze, się nie nakłada w tym momencie. Tak, tak. Dokładnie, dlatego że czasem ten font jest powiedzmy przezroczysty, neutralny i on ma być niezauważalny dla czytelnika, czyli powiedzmy ma to być jakiś Tahoma, czy Times New Roman, Arial, cokolwiek. Zwykłe takie czcionki. Tak, i ma nie przykuwać uwagi odbiorcy, ma być transparentny. Natomiast jeżeli zaczyna się już jakaś stylizacja, powiedzmy, to taki najprostszy przykład, to nie jest powieść graficzna, to jest komiks, który chyba wszyscy znamy, więc myślę, że to najbardziej przemówi do naszych słuchaczy, Asterix i Obelix. Mhm. Wszystkie te eksperymenty graficzne, które tam było, pojawiały się, jeżeli pojawiali się goci, to mieli oczywiście wypowiedzi stylizowane właśnie na czcionkę gotycką. Jeżeli rozmawiali Egipcjanie, to rozmawiali czymś, co jest stylizowane na hieroglify i tak dalej. Jedna z powieści graficznych, która pojawia się u mnie w książce. Tak, właśnie mi się przypomniało. Jest stylizowana na pismo arabskie, prawda? Tak, jest stylizowana na pismo arabskie. W tej samej książce to jest Niebo nad Brukselą. Jeszcze inny rodzaj stylizacji, który omawiam, to jest bardzo zabawne, ponieważ to jakby do kwadratu wykorzystuje możliwości wizualne, które daje komiks czy powieść graficzna. Mianowicie w jednym z albumów pojawia się tekst, który jest stylizowany na cyrylicę. Mhm. I teraz tak, gdybyśmy chcieli to przeczytać żywcem, tak jak to funkcjonuje w języku rosyjskim, to by wyszły jakieś idiotyzmy, to nie ma sensu. A to się wykorzystuje czysto wizualne podobieństwo. Czyli na przykład, jeżeli litera P, my ją musimy przeczytać P i to nie jest R. I tak naprawdę to są takie zabawy i to wszystko ma znaczenie. A z drugiej strony jeszcze jest to, że jeżeli się określony kształt nadaje tym wyrazom, czyli tak jak pani powiedziała U, które może być przechylone i właśnie widać... Albo się bujać, tak. I widać, że to jest ten wiatr, który szumią, te brzozy i tak dalej. To wszystko ma znaczenie, dlatego właśnie o tym zawsze wspominam, że trzeba każdy element, który trochę odbiega od normy naszym zdaniem, to znaczy, że to nie jest przypadek, albo autor to wprowadził taki element, żeby odbiorca się nie nudził. Nie, to wszystko ma znaczenie. Ale jest też często tak, bo niektóre komiksy są bardzo metaforyczne. Na przykład, kiedy postać jest smutna, to jest narysowana niemalże jak taki kamienny pomnik ze spuszczoną głową gdzieś tam we mgle, czy coś takiego. Ale bywają także takie komiksy, które, czy też powieści graficzne, które opowiadają bardziej linearnie, prawda? Tu się tam jadą na wycieczkę, tutaj kogoś spotykają i tak dalej. I te kadry, jak można je określić, są bardzo filmowe, więc zastanawiam się, kto tu z kogo czerpie.
Bo wspomniała Pani chociażby o tym, że może być plan amerykański, może być inny. Przecież takich właśnie słów używają także filmowcy. No więc kto tutaj z kogo? No pierwszy komiks. Komiks był przed filmem. Natomiast faktycznie ta nomenklatura jest ze historii filmu pochodzi. Ponieważ ja jestem zwolenniczką takiej gilotynki terminologicznej, to znaczy nie mnożenia na potrzeby określeń. Jeżeli coś funkcjonuje dobrze w jednej dziedzinie sztuk wizualnych, to dlaczego nie zastosować tego wszędzie? Tylko po to, żeby podkreślać, że to jest odrębny gatunek? No bez sensu, wiemy, widzimy. A rzeczywiście ta terminologia jest bardzo przydatna i bardzo dobrze sprawdza się w przypadku wszystkich treści wizualnych. To terminologia tak, ale jestem ciekawa, czy realnie nie podbierają od siebie nawzajem twórcy rozwiązań, na przykład jakichś oryginalnych kadrów, czy coś takiego. Chociaż może trudno to prześledzić. Trudno jest to prześledzić. Myślę, że trzeba byłoby w Boschu i Rembrandcie zacząć naszą wycieczkę. Więc to trochę byśmy mieli do omówienia. Trochę by było, faktycznie. A czy powieści graficzne inaczej, bo literaturę, prozę na przykład dzieli się tam na reportaż, powieść, nie wiem, detektywistyczną, inną gatunkową i tak dalej. Czy jeśli chodzi o powieść graficzną, także mamy takie dzielenie, że to jest powieść graficzna typu kryminał, to jest powieść graficzna typu romans, też tak się dzieje? Tak, to znaczy są różne rodzaje, tak jak w przypadku każdej opowieści. Natomiast no to trzeba byłoby po prostu wymienić określone tytuły. Jakby to, jeżeli jest książka jak moja, ogólnie opowieści graficznej, to nie czułam potrzeby wydzielania powiedzmy romansów, no tak, kryminałów, ale jest reportaży. Taki świat cały, tak? Jest taki świat, tak jak teraz od kilku lat, powiedzmy od 6, bardzo popularne są autobiograficzne komiksy, powieści graficzne, czy powieści graficzne reportaże. I to rzeczywiście są takie dwie bardzo mocne gałęzie. Być może dlatego właśnie, że powieść graficzna, która jest reportażem, czyli na przykład właśnie opowiada albo o Palestynie, albo przede wszystkim to są wojny, tego typu dramatyczne sytuacje, przez swoją wizualność trafia do odbiorcy i pozwala na przedstawienie bardzo wstrząsających scen, bardzo drastycznych, ale jednak w troszkę delikatniejszej formie niż w filmie. No w filmie człowiek jest człowiekiem. W powieści graficznej cały czas jest ta pewna metaforyczność, ginie ta dosłowność, więc to cały czas jest trochę delikatniej podane. Jeżeli są okrutne ofiary wojny, tak jak w przypadku Deogratiasa, komiksu, który jest o rzezi w Ruandzie, to nadal odbiorca ma taką troszeczkę barierę, bufor bezpieczeństwa psychiczny, gdzie nie ogląda jednak prawdziwych obrazów wojny. Tak, a z drugiej strony taka powieść graficzna jest w stanie w swoim języku opowiedzieć wszystko od początku do końca. Bo ktoś, kto jedzie z ekipą filmową i chce zrobić dokument, właśnie film, no siłą rzeczy jest ograniczony, bo go nie było przy pewnych momentach, albo nikt tego nie nagrywał, więc trzeba albo robić jakieś rekonstrukcje, albo po prostu tego nie pokazywać, co jest jakąś tam słabością, chociaż zupełnie zrozumiałą i tutaj nikt nie ma co do tego pretensji, ale jeśli chodzi właśnie o powieść graficzną, to mamy wszystko w ręku, tak? Możemy to zrobić dokładnie tak, jak chcemy. To chyba też jest duża siła tego gatunku, tego działu. Jest duża siła, ponieważ w przypadku dokumentu, jeżeli mielibyśmy właśnie rozmówcę w filmie, to trudno jest zwizualizować dokładnie to, co on ma w głowie, to znaczy o czym myśli, jego wspomnienia. Natomiast w powieści graficznej przez proste rozróżnienia graficzne, żeby odbiorca wiedział, że teraz, uwaga, zaczynają się myśli bohatera. Teraz jest retrospekcja albo jego wyobrażenia, cokolwiek, co odbiega od tego głównego czasu opowiadania. Wszystko można przedstawić. To są zabiegi, tak zwana fokalizacja, czyli zaglądanie do głowy bohatera, do jego myśli i wtedy to, co on ma w głowie, odbiorca ma przed oczami. Ale zdarza się także, że w powieściach graficznych dochodzi do opowiadania o samym sobie. Taka opowieść w opowieści. Też Pani analizuje taki przypadek, prawda? Tak. Jest dużo powieści graficznych, które są o tym, jak powstają powieści graficzne w ogóle, albo jak powstaje powieść graficzna, która właśnie się tworzy. Czyli żeby nasi słuchacze zrozumieli, o co dokładnie chodzi. Są komiksy, w których jest pokazane, jak na przykład jedna z postaci leży i zaczyna się zastanawiać, co by było, gdyby była narysowana inną kreską. I w tym samym kadrze, w którym to mówi, nagle zmienia się sposób rysowania. O ile wcześniej, powiedzmy, była taką bardzo realistycznie narysowaną dziewczynką, następnym zaczyna być groteskowa albo zaczyna po prostu przypominać jakieś kubistyczne postacie. I to jest dobre w powieści graficznej, że od razu to, co postać pomyśli, zostaje narysowane albo postać sama się rysuje, innymi słowy.
I rzeczywiście wszystkie eksperymenty, zmiany scenografii, jeżeli jedna z postaci na przykład mówi, powtórzmy tę scenę, zaczyna być od nowa rysowana ta sama scena z tymi drobnymi korektami, albo jedna z postaci narzuca drugiej, żeby była inna scenografia, pojawia się inna scenografia, tak, ta scenografia znika, więc rzeczywiście te wszystkie eksperymenty... Taka zabawa, tak, tak. A z drugiej strony można bardzo umiejętnie wplatać właśnie nawiązania wizualne, czy to do określonych filmów, czy to do określonych obrazów. I oczywiście to jest to, co ja wielokrotnie podkreślam, tylko od kompetencji odbiorcy zależy, czy on znajdzie te nawiązania. I to jest fantastyczne w powieści graficznej. No właśnie, jak pani mówi o kompetencjach odbiorcy, to może się nad tym jeszcze chwilę zatrzymajmy, bo no właśnie, powieści graficzne, jak mówiłyśmy, to nie do końca jest coś takiego, co możemy wziąć do autobusu i przerzucać sobie dość jakby tak nonszalancko. Możemy to robić, jeśli potrafimy się skupić, ale jeśli nie potrafimy, to możemy przegapić wiele rzeczy. To znaczy, jakich tych kompetencji potrzebuje czytelnik, odbiorca? To jest tak, że ja zawsze mówię, że są dwa możliwe odbiory powieści graficznych i zresztą każdego dzieła, czy książki, czy filmu, to tyczy się wszystkiego. To znaczy jest odbiorca naiwny i odbiorca z takim większym doświadczeniem, powiedzmy. To znaczy, możemy po prostu wziąć powieść graficzną i przeczytać ją dla fabuły. Podoba się historia, nie podoba, podoba się nam kreska, styl artysty, nie podoba. I też fajnie. I też fajnie. Mamy rozrywkę w zależności od tego, czego poszukujemy, czy właśnie reportażu, czy kryminału i tak dalej, ale to spełnia swoją funkcję rozrywkową. Natomiast wiele rzeczy może umknąć, jeżeli na przykład ich po prostu nie zobaczymy. No i to zależy tylko od tego, czy mamy teraz tę wiedzę, czy nie. Jeżeli nie mamy, to dopóki autor nie zaznaczy, że to jest na przykład wschód słońca, moneta, no to odbiorca nie będzie wiedział. Mm-hmm. Czy na przykład, uwaga, teraz będzie nawiązanie do Antonionego i do określonej sceny. To odbiorca również nie zauważy. I teraz tak, nie znaczy, że ten odbiór będzie uboższy, natomiast na pewno nie będzie taki pełen, jaki by był, gdyby dysponował tą wiedzą, którą ma autor i którą wrzuca w ten komiks, te informacje wszystkie. Tak, jeszcze w międzyczasie, kiedy rozmawiamy, ja przeglądam książkę pani doktor i znalazłam też taki przykład, gdzie nie ma właśnie takiego typowego podziału na kadry czy takie paski charakterystyczne oddzielające poszczególne sceny, tylko tutaj grafikowi udało się stworzyć pojedyncze kadry samą czernią. To wszystko przez siebie ładnie przechodzi i mamy to na jednej planszy właśnie, więc naprawdę przeróżne są te możliwości rozważania. Widzimy z jednej strony na dole tej planszy jest gdzieś tam dziewczynka, która jedzie na rowerze i na górze widzimy, że żołnierz zdaje się wracający gdzieś tam z frontu, widzi ją w swoich wyobrażeniach i ona jest taka sama, nieco z innego kąta, odmalowana w szybie okna. Więc to kompletnie inne sposoby i możliwości na narracji się w tym wszystkim mieszczą. A jestem ciekawa, czy gdzieś, no bo tak, mówimy o tym, że powieść graficzna flirtuje z literaturą, bo wierzę w historię i tak dalej, flirtuje z filmem, a czy flirtuje z poezją? Poezja na pewno wprzęga. To znaczy, z jednej strony mogą się pojawić znowu bezpośrednio, tak jak w przypadku innych intertekstów, bezpośrednie umieszczenie określonych fragmentów poezji, a z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę znowu, o co się działo w międzywojniu, czyli wszystkie eksperymenty futurystyczne i zabawę z czysto wizualną formą poezji, to znowu tak naprawdę ten sam chwyt pojawia się w powieści graficznej. To znaczy, że sama forma ma znaczenie, tak było w przypadku poezji i tak samo jest w przypadku powieści graficznej. Więc jeżeli byśmy sprowadzili to do tego, do wszystkich metafor poezji, do metafor, do takiej jakiejś dwuznaczności, niedomówień, to w powieściach graficznych właśnie to się pojawia. Ponieważ tak jak poezji nie możemy rozumieć wprost, to znaczy możemy, jeżeli ktoś pokaże słowo po słowie, co to znaczy, ale to nie o to chodzi w poezji, bo to nie jest instrukcja obsługi ani książka do gotowania, że ma dosłowne znaczenie wynikać od razu. Tak samo w powieści graficznej. Gdzieś to wszystko czai się między kadrami, między słowami i wymaga jakiejś takiej, użyłabym tego słowa, pewnej wrażliwości odbiorcy. To znaczy mi się wydaje, że być może dlatego nie wszyscy lubią komiks czy powieść graficzną, bo nie wszyscy to czują. Tak samo jak po poezji.
decyzję, można czuć albo można i nie czuć. Nie ma nic w tym złego, ale z drugiej strony wydaje mi się, że tak jak do poezji trudno się przekonać. Mówię poezji ogólnie, no bo jest różnica między Mickiewiczem a Szyborską. Mhm. Ale po prostu kogoś może odstręczać sama forma krótka, brak powiedzmy dialogu, w retrospekcji. Dlatego nie lubi poezji. Znam takie osoby, które kiedy czytają książkę i pojawia się tam poezja, to przeskakują ją po prostu i czytają dalej coś o interpretacji. No właśnie. Się zupełnie nie chce, to jakby nie działa. Czyli w takim razie z tego, co by pani mówiła, sama powieść graficzna ma już w sobie poetyckość. Właśnie te dopowiadanie między wierszami, tę całość, prawda? Bo przecież wiersze także potrafią być graficznie konstruowane, tak, prawda? Więc tutaj mamy to samo w pewnym sensie. Tak. I to właśnie, że tutaj odbiorca musi uzupełniać to wszystko, co się dzieje pomiędzy kadrami. To znaczy jakby to jest proces wytwarzania znaczeń. Odbiorca cały czas musi sobie znaleźć połączenie, co się stało, że ten kadr następuje po tym, a nie po innym. I często jest tak, że jeżeli już ułoży sobie jakąś wersję, to okazuje się, że następny kadr albo 40 kadrów dalej, albo nagle się okazuje, że źle to ułożył. Oczywiście w przypadku filmów i literatury często są takie rozwiązania, że to są takie zabawy narracyjne, puszczenie oka do czytelnika. Nagle się okazuje, że ta misternie budowana konstrukcja okazuje się iluzją i to był zamysł autora. Natomiast rzeczywiście komiks z definicji wymaga tego łączenia. No w literaturze trudno jest zepsuć sposób łączenia, po prostu przesuwa się wzrokiem wyraz po wyrazie linijka po linijce i jeżeli ktoś się nie zagapi, nie ominie linijki, no to tak naprawdę trudno jest nie trzymać się tej sekwencyjności. A czy mamy teraz jakieś, czy pani obserwuje jako badaczka jakieś mody dotyczące narracji, czy mody na funkcjonowanie komiksu powieści graficznych? Jest coś takiego? Czy to jest tak różnorodny świat, że każdy twórca czy twórczyni robi po swojemu? To na pewno, tak jak w przypadku każdej dziedziny sztuki. Natomiast rzeczywiście to, o czym już wcześniej powiedziałyśmy od kilku lat, rzeczywiście jest taka trochę moda na komiksy autobiograficzne i na reportaże. Ale to też z tego powodu, o którym już rozmawiałyśmy. Głównie można przedstawić zakłócenia chronologii, różne wątki, różne punkty widzenia. To się doskonale sprawdza w przypadku przepracowywania traum. Więc rzeczywiście, i tutaj myślę różnych, zarówno historii rodzinnej odległej, to znaczy ludobójstwa, holokaustu, ale też prywatnych traum z dzieciństwa, jakichś takich powiedzmy dysfunkcyjnych, patologicznych sytuacji rodzinnych. Tak, bo też myślę, że w tym momencie przyszło mi to do głowy, że niektóre osoby mogą pomyśleć, jak to o czymś takim jak ludobójstwo, holokaust, czy tego typu tematy opowiadać w jakichś obrazkach. No nie, właśnie to jest zupełnie na poważnie. To dopiero kiedy się zobaczy taką powieść graficzną i zobaczy się, w jakiego rodzaju kresce jest to rysowane, to widzimy, że tutaj nikt nie ma ochoty niczego infantylizować, wręcz przeciwnie. A ciekawa jestem też, jak bardzo mamy silną, a może nie mamy silnej, scenę polskiej powieści graficznej. Nie mamy za bardzo silnej, to znaczy tak naprawdę jest dwóch artystów, których ja zawsze podaję jako przykład autorów powieści graficznej. Daniel Chmielewski i Maciej Sieńczyk. Obu autorów już omówiłam w różnych tekstach, nie tylko w tej książce, znaczy Sieńczyka akurat w tej książce, bo to jest najnowsza jego cała powieść graficzna, teraz po prostu się ukazała. To są Przygody na bezludnej wyspie. I a propos tego, o czym przed chwilą mówiłyśmy, to znaczy przegania poważnych tematów w komiks i absolutnego braku infantylizacji, ten komiks jest bardzo dobrym przykładem, znaczy te Przygody na bezludnej wyspie, ponieważ w historii Polski to był precedens, ponieważ to był pierwszy album, który był nominowany do Nagrody Nike. Więc tak jak przed chwilą... Dostrzeżono. To znaczy oczywiście z tego, co ja widziałam, to próbowano go nagiąć do literatury, co też nie jest jakby zdrowe, no bo to jest nadal komiks, ale przynajmniej zauważono coś takiego, co jest o tyle zabawne, że mówiłyśmy też o Holokauście. Komiks Maus Spiegelmana, czyli ten jeden z takich najsłynniejszych, który tak naprawdę przetarł szlak, to był pierwszy album, który dostał specjalną nagrodę Pulitzera. I on opowiadał właśnie o całej tragedii wynikającej z II wojny światowej. I to nie dość, że w formie komiksowej, czarno-białej, to jeszcze postacie były albo myszami, albo świniami. Więc to oczywiście też w niektórych środowiskach wywoływało wysypkę i powodowało, że ludzie uważali, że to jest niepoważne. To oczywiście jest dłuższa rozmowa, o co w tym chodziło, no ale jakby najważniejsze dla nas jest to, że już wtedy pojawił się Pulitzer, od tego momentu no, nie można mieć wątpliwości, że powieść graficzna degraduje pewne tematy. Wręcz przeciwnie, przedstawia je w charakterystyczny dla siebie sposób. Ciekawa jestem tak na koniec dla tych, których mam nadzieję, że przekonałyśmy, że warto sięgnąć po powieść graficzną, po komiksy, także te poważne właśnie.
to jakimi kryteriami jakości się kierować, żeby trafić na dobre rzeczy? Jak by pani poradziła? Co to znaczy dobra powieść graficzna? Zastanawiam się, co to znaczy dobry film i dobra sztuka. No tak, to prawda, to prawda. To jest takie pytanie, to znaczy mi się wydaje, jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę od zera, to może sięgnąć po te komiksy, które ja mówiłam w swojej książce, bo po to je dobrałam jako takie moim zdaniem najbardziej reprezentatywne. To znaczy one pokazują olbrzymie bogactwo możliwości powieści graficznych, wszystkie zabiegi i to zakorzenienie w kulturze, czyli jak pełnymi garściami czerpią właśnie z literatury, malarstwa, jak to przetwarzają i przedstawiają w taki zmieniony sposób, a z drugiej strony te wszystkie fascynujące zabiegi, w jaki sposób czegoś, co wydaje się podobne. No mamy kadry, mamy kreskę, mamy dymki. No tak, narysowane, napisane. Tak. Co jeszcze? Tak, co tu można wymyślić? A okazuje się, że można. Jeden z komiksów, który z powieści graficznych oczywiście, które przedstawiam, Chrisa Wara, jeszcze nie jest wydany w tej chwili w Polsce, ale będzie wydany, tak naprawdę jest jedną wielką infografiką. Czyli w tym momencie już jest tak cienka granica między powieścią graficzną a infografikami przedstawiającymi, nie wiem, zaludnienie powiedzmy w Polsce. I to jest fascynujące, żeby patrzeć, gdzie jest ta cienka granica, która mimo, że jest cienka, to jest pancerna. To jeszcze tylko powiedzmy proszę, dla kogo jest ta książka? Bo to nie jest dla przypadkowego czytelnika. To raczej nie jest tak, że ktoś sięgnie i się zaczyta. To jest dla tego, kto poszukuje, prawda? Informacji tak. O komiksach, o powieściach graficznych, chce się zorientować albo się zajmuje też także zawodowo, czy chociażby jest studentem. To raczej w tę stronę, prawda? Tak. To znaczy, ta książka na pewno jest adresowana do takiej podwójnej grupy odbiorców. To znaczy, tytuł ją dobrze definiuje. Z jednej strony jest dla wszystkich osób zainteresowanych narracją, czyli opowiadaniem w sztukach wizualnych. I to z różnej strony, powiedzmy, i studentów, czy filmoznawstwa, czy kulturoznawstwa, wszystkich kierunków humanistycznych i nie tylko, plus badaczy, być może kolegów, którzy odczuwają deficyty polskiej takiej literatury. A z drugiej strony konkretnie powieści graficznej, czyli z jednej strony mogą to być odbiorcy, którzy chcieliby pogłębić swoje rozumienie powieści graficznej, dowiedzieć się, w jaki sposób można je jeszcze inaczej rozumieć, albo wręcz przeciwnie, autorzy, którzy nawet nieświadomie stosują te zabiegi, a mogą się dowiedzieć, w jaki sposób unikać pułapek, to znaczy, gdzie pojawiają się te punkty zapalne, to bardzo wyraźnie starałam się zasygnalizować, które sprawiają, że odbiorca może źle zrozumieć powieść graficzną, albo błędnie, totalnie ją zinterpretować, albo zaniżyć wartość tej powieści. To znaczy powiedzieć, że to jest tak niezrozumiałe, że to jest jakiś bełkot, jakiś chaos, a okazuje się, że to jest bardzo specyficznie prowadzone opowiadanie, tylko specjalne są te zabiegi, które mogą się wydawać niezrozumiałe. I w ten sposób można lepiej docenić to, co będziemy mieli później w rękach, prawda? Tak. Jakąś powieść graficzną i w ten sposób się w nią głębiej zanurzyć. Szanowni Państwo, moim gościem była pani dr Kamila Tuszyńska, narratolog, medioznawca i teoretyk komiksu. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Dziękuję. Autorka książki Narracja w powieści graficznej, wydawnictwo PWN. Mamy dla Państwa dzięki uprzejmości wydawnictwa kilka egzemplarzy. Proszę pisać wieczór@tok.fm, wieczór@tok.fm. Do szczęśliwców się odezwiemy. I tym samym kończymy wieczór Radia Tok FM, który przygotował Paweł Kierzniewski, a realizował Jacek Kozłowski. Ja się nazywam Karolina Głowacka. Dziękuję Państwu serdecznie. Do usłyszenia. Wieczór Radia Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Beata Szydło podkreśliła, że jest to inwestycja, która dzieli Europę. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wyraziła w imieniu Polski i Niemiec nadzieję, że obywatele Wielkiej Brytanii zdecydują w jutrzejszym referendum o pozostaniu ich kraju w Unii Europejskiej.